To proces pod specjalnym nadzorem. Już samo miejsce świadczy o tym dobitnie. Sala na terenie policyjnych koszar w Katowicach. Tam pancerne szyby w odwodzie antyterroryści. Wszystko dlatego, że przed tutejszym sądem odpowiada 48 członków groźnego gangu Psychofans, powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców ruchu Chorzów. 5 innych oskarżonych w tej sprawie sądzonych będzie w innych miastach. Była to jedna z najlepiej zorganizowanych grup przestępczych działających na terenie kraju. Byli bardzo brutalni. Dobrze zorganizowali, posiadali swój fundusz. W akcie oskarżenia jest niemal 100 zarzutów. Najczęstsze zarzuty to usiłowanie zabójstwa i zabójstwo jednego z kibiców wrogiej drużyny. Członkowie grupy Psychofans oskarżeni są też o handel dużymi ilościami narkotyków, włamania, kradzieże, ale też porwania dla okupu, rozboje i pobicia. Czynów dokonano z użyciem bardzo niebezpiecznych przedmiotów, w tym maczet, pałek metalowych, młotków, a także rur i prętów. I to doprowadziło do bardzo rozległych obrażeń wielu pokrzywdzonych. Pierwszy sukces w walce z Psychofans policja odniosła 9 lat temu. Wtedy podczas akcji Armagedon zatrzymała m.in. szefów gangu. Grupa jednak nie została całkowicie rozbita. Po wyjściu z więzienia jej liderów rozwinęła nawet skrzydła. W okresie 2014-2018 gang popełnił większość bardzo brutalnych przestępstw w całej Polsce. I to też pokazało taką trochę ospałość policji, która przegapiła ten moment, że oni wyszli, okrzepli, zmienili metodę działania. W tym także system łączności. Przestali korzystać z telefonów komórkowych. Na akcje jeździli z krótkofalówkami, których sygnał był szyfrowany. Gang był niemal jak wojskowa organizacja, z komórką wywiadu i zbrojnym ramieniem. W bojówce było około 200 mężczyzn doskonale wyćwiczonych w sztukach walki. Każdy był zdeterminowany, żeby przeciwnika pokonać, pobić, zniszczyć. Czasami zabić. W pewnym momencie doszło do tego, że z nimi nikt się nie chciał bić, bo się ich wszyscy bali. Wśród oskarżonych jest m.in. Maciej S., mistrz świata w brazylijskim jiu-jitsu. I oczywiście mamy na ławie oskarżonych dwie kobiety. To były dziewczęta członków Psofans. Gangsterzy wykorzystali do tego, aby zdobywały informacje o przeciwnikach gangu. Dziewczyny przekazały Psofansom informacje o tym, gdzie, kto, jak się porusza i dzięki tym informacjom Psofansi dokonali dwóch brutalnych napadów. Gang współpracował z powiązaną z pseudokibicami Wisły Kraków grupą Sharks. Jej przywódca Paweł M., pseudonim Misiek, będzie świadkiem w procesie. Zeznawać też będą skruszeni członkowie Psychofans. Ludzie, dzięki którym udało się to śledztwo przeprowadzić, to jest numer 2 w strukturze Psychofansów i numer 4. Sprawdzanie listy obecności zajęło tak dużo czasu, że na odczytanie aktu oskarżenia dziś już go zabrakło. Paweł Laskosz, TVN24.